Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 kobiet, które urodziły się mężczyznami. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to możecie zrobić to teraz. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczek i włączyć powiadomienia. Okej, zaczynajmy. Numer 5. Amelia Moltip. Amelia to 26-letnia modelka glamura. Pochodzi z egzotycznego Bangladeszu, ale obecnie mieszka w Toronto, gdzie przeniosła się na studia mając 23 lata. Swój pierwszy krok ku zmianie płci postanowiła zrobić, decydując się na terapię hormonalną. Po jakimś czasie zdecydowała się na wszczepienie sobie implantów piersi, wydając przy tym na operację 10 tysięcy dolarów. Aktualnie żyje ze swoim chłopakiem, który równocześnie jest jej personalnym trenerem. Numer 4. Amiya Scott. Amiya urodziła się w Nowym Jorku jako Arthur. Kiedy miała 17 lat, postanowiła, że już najwyższy czas na zmianę płci i stanie się prawdziwą kobietą. Przeszła operację powiększania piersi, a w policzki zaaplikowała sobie lekki wypełniacz. Dziś pracuje jako modelka, stylistka i konsultantka kosmetyczna. Numer 3. Miriam Rivera. Miriam urodziła się jako chłopiec. Jako nastolatka zaczęła przyjmować hormony, a później poddała się operacji powiększania biustu. Stała się sławna po udziale w show Wszystko o Miriam. Podczas jego trwania 6 mężczyzn rywalizowało o jej względy. Jednak uczestnikom programu nie powiedziano, że Miriam urodziła się jako mężczyzna. Główną nagrodą w programie był tygodniowy rejs z modelką oraz 10 tysięcy funtów. Zwycięzca początkowo zgodził się przyjąć nagrodę, jednak po namyśle zrezygnował. Numer 2. Carmen Carrera. Urodziła się jako Christopher Roman w 1985 roku. Proces zmiany płci zaczęła już od najmłodszych lat, poddając się terapii hormonalnej. Teraz jest transpłciową modelką, która w świecie modelingu zrobiła dużą karierę. Rozgłos przyniosły jej wizyty w reality show, a także sesje w magazynach. Pomimo, że Carrera aktualnie nie może narzekać na brak sukcesów, nadal zmaga się z brakiem pewności siebie i nieustannie musi walczyć ze stereotypami. Twierdzi, że nie poddała się zabiegom zmiany płci na rzecz kariery, ale po to, by lepiej czuć się we własnym ciele. Jak sama mówi, teraz w końcu czuje się sobą. Numer 1. Fiona Solis. 29-letnia Fiona Solis to transseksualna modelka z Filipin. Wiele znanych osób z całego świata uważa ją za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. To, czego większość z nich nie wie, to to, że wcale nie jest kobietą. W wieku 10 lat pierwszy raz wzięła udział w pokazie piękności, pomalowana i przebrana za kobietę. W końcu postanowiła zmienić płeć. Przeszła terapię hormonalną i wszczepiła sobie implanty piersi. Jej marzeniem jest zdobycie korony królowej na konkursie Miss organizowanym w Tajlandii. I tym sposobem dobiegliśmy do końca. Na koniec pozdrawiam Kamila Krzyszczaka, Gabrysię Prokop, Piterka i całą szkołę nr 55 w Poznaniu, Wiktorię Błoch oraz Dawida Borówkę. Buziaczki dla wszystkich widzów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.